Sponsorem kanału Wąs i Koks jest LVBet, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. Jeśli chcesz zgarnąć bonusy od naszego sponsora, sprawdź komentarz pod filmikiem. Mogę się przywitać? Przywitaj się. Dzień dobry, witamy serdecznie po raz kolejny gościnnie. Jesteśmy w kuchni Bill Out i dzisiaj bohaterem odcinka będzie ona, Dynia z Hokkaido, czyli z Japonii. Hokkaido, to jest dynia, która sprawi, że nasza zupa będzie, bo robimy zupę dzisiaj, będziemy robić zupę dyniową z racji tego, że idzie jesień. Dobrą, pożywną zupkę, rozgrzewającą. Jeżeli jesz dużo dyni, po prostu chce ci się siku, idziesz i sikasz. Jedna z takich ciekawostek jest taka, że jeżeli jadłbyś surowe pestki, pozbyłbyś się owsików i tasiemca. Drugą ciekawostką jest, że gdybyś nie zjadł tych pestek, to prawdopodobnie zagnieździłby się u ciebie tasiemiec. Nie będzie mięsa? Nie będzie mięsa, nie będzie nic. Mamy słodką cebulę. Dlaczego musi być słodka? Nie wiem, taką kupiłem. Aha. Imbir. I uwierzcie mi, w tej zupie imbir to jest absolutny elementarz. Słodka cebula to nie są tanie rzeczy. Ty, ta cebula kosztowała 3 zł. To imbir był. A, to przepraszam. To od imbiru jest. A dlaczego daliście pestki dyni w folii, jak macie dynię? Bo to są już uprażone. O, tutaj marchewka już trochę przeżyła. Czy to jest to, co królowa Bona wynalazła? Tak, jest to włoszczyzna. Skąd jest Doda? Królowa Bona? Z Włoch. Doda Rabczewska jest... Ciechanów! Prawdopodobnie ten, kto zasadził je, miał brudne palce. Tymi ziemniaczkami sobie ją trochę zagęścimy. Czosnek. Czosnek jest. Dodajmy, że ta jest kolendrą bio, bo jest, no, ma napisane, że ochrona biologiczna była na niej. Tak. Będziemy obierać włoszczyznę, z której zrobimy szybki bulion. Ty. To działa. To działa. To jest gumka, nie? Pamiętam, jak się strzelało. Ale nie, inaczej się strzelało. Pokaż. O, tak się strzelało. Na palce się wiązało, się z papieru, tak. Się robiło ten hasle. Jak się... to się robiło? Muszę sobie przypomnieć. Gumka, która pęka, jest niedobrą gumką. Rzeczy bez warzyw dużo nie będziemy jeść. No, tak szybko to sobie obieramy. Prawa ręka przed ramię. Zobacz. Przecież on praktycznie wygląda, jakby nieraz tak robił. 15 sekund jedna marchewka. No tak. Ile ma ta marchewka? Około 22 cm. Trzy marchewki nam wystarczą. Pietruszka. Po co dajemy pietruszkę? Bo zawsze jest z marchewką w parze. Bo zawsze jest w włoszczyźnie. Właśnie ja nie wiem, po co dają pietruszkę. Gryziesz, a to taki... okazujesz, że to pietruszka i taki jest niesmak wtedy w ustach. Też natkę pietruszki, zaraz to będziemy wszystko myć i wrzucać do gara. Jeszcze sobie to musimy tutaj przygotować. Seler. Seler. Jest, jest. Co? Nie, bo boję się, bo mam problem tutaj z kręgosłupem. Ostatnio coś mi strzeliło. Skoro ja nie będę kroił na początku, to chociaż się przyda mi, trochę uprzątnę tutaj. Pachnie czosnkiem. Żeby to wyrzucił. Czemu ten seler? To też można byłoby obrać, ale to jest twarda skórka. Przeprowadzimy taki eksperyment, ponieważ ziemniaki, które tutaj dodamy, że mają nam zagęścić tę zupę. Mhm. Ja pozwoliłem sobie sięgnąć po ziemniaki tak zwane wysokoskrobiowe, których... O czym poznać? W sklepie jest napisane, że one są do kopytek i do innych takich rzeczy, więc... Bo robiłem ostatnio kopytka. Będą zagęszczały. Będą nam zagęszczały nasz krem. Spieszy się gdzieś? Jestem po prostu szybkim kucharzem. Nie, bo on po prostu dzisiaj robi tak, jak to robią zawodowcy. Nie ma żadnego pierdolenia, tylko jest akcja. W ogóle dzisiaj... Niesamowita sytuacja. Pozdrawiam ekipę filmową, którą spotkałem pod szkołą. Słuchajcie, u mnie pod szkołą, gdzie chodzi mój syn, kręcą chłopów. Statystów, nie wiem, ze 300. I wchodzili pod górę, i potem schodzili z góry. Czytałeś chłopów? Niesamowita. 3 razy. Niesamowita książka, polecam. Kto napisał? No, brat mojego znajomego. No, Chamie. I takie streszczenia lektur. Sytuacja, kiedy ja się mogę przydać w kuchni, czyli uprzątnięcie tego bajzlu. Możemy po prostu dać zamiast tego... mięta jest. Dajmy coś, po prostu co jest zielone, no. Gałka muszkotałową możemy dodać, to też dobrze wygląda w zupie. Ale dobrze wygląda w zupie. Kulinarny kompan nie oszukał, że naostrzył nóż. I teraz wam to pokażę. Uwaga! Aha. Czyli mamy te warzywa i teraz powinniśmy mieć tutaj właśnie liść laurowy, ale go po prostu nie mamy. To, czyli każdy teraz z was zamyka oczy i wyobraża sobie, że dodajemy liść laurowy, którego nie mamy. Tak. Jest masło orzechowe. Możemy dodać. Pokroimy sobie od razu to wszystko na mniejsze kawałki, żeby nam się to szybciej ugotowało. W ogóle dynia, nie powiedzieliśmy tego, ja mam małe dziecko obecnie. No, wszystkie dzieci mam małe, ale jedne większe, drugie mniejsze. Jak hodujesz króliki, napisz do mnie w komentarzu, chętnie kupię kilka, tylko muszą być wszystko robione, bo ja po prostu
Jak już to mięso będzie takie gotowe do spożycia, a nie z uszami, żeby były. No i w naszej kuchni pełny niespodzianek ten moment, kiedy musicie to wszystko się podgrzać i jest czas na przykład na papierosy. Na tak zwanego dymka. Soczek wyleciał z dyni. Puściła soki. Ty, to nie jest kokos, no. Nie smakuje jak kokos. O kurwa. Te pestki są jadalne? Nie. No, może są, ale nie teraz. Okej. Okay. Mi tak się kojarzy z takim zapachem jakiegoś zwierzęcia. Zobacz, jak ładnie to zrobiłem. Zobacz, ani jednej pestki nie ma tutaj, widzisz? Ręce trzeba umyć wcześniej. Ja umyłem. Te panie, które nie lubią tych dotykać mięsa na kotlety mielone, to ja nie lubię tej dyni dotykać. To ja wiem, że są tacy, jeżeli byśmy ją na przykład, bo można ją podpiec w piekarniku. Z oliwą, z przyprawami, z solą, pieprzem. I wtedy można to zrobić ze skórką. My robimy bez skórki. Tacy już jesteśmy. Po angielsku mogę powiedzieć, jak to jest? No skin. Dziękuję. Nie tylko na Halloween dynia, ale też w kuchni. No, no bo... na przykład może być taki hełm dla psa. Albo na przykład dla... nie, dla człowieka nie, bo to jest za małe. No i obieramy sobie następną. A dobrze idzie. I na przykład zdejmiesz tą skórkę, się okaże, że ona... ta dynia jest po prostu popsuta w środku. No to będzie musiał kupić nową. No właśnie. W ogóle jest ponad 20 gatunków dyni. Mhm. Jaki kraj jest ojczyzną dyni? Mhm. Wiem. Poczekaj, nie zgadnę. No. Holandia. USIA. Myślałem, że Holandia, przepraszam, bo mają Halloween. I tam schodzi im tyle dyni, że oni praktycznie 1/10 tylko jedzą, a resztę po prostu robią z tego trupie czachy. Czy jakby tutaj dzisiaj z nami był pan Cejrowski, to by napierdalał na bosaka. Ostatnio obieraliśmy imbir tradycyjnie nożem. Powiedzieliście, lamusy. Dzień dobry, czy zje pani zupę dyniową? Tak. Pan też zje zupę dyniową? Cześć. A! Po palcu było. Ja znam ten głos tej pani. Tak? Ona pracuje w telewizji. Chociaż nie uważam, żeby się go wiele gorzej obierało. Ale już jest ten zapach, już jest ten cytrusowy taki zapach troszkę. W kuchni azjatyckiej jest on, to jest dość taki popularny, można powiedzieć. Korzeń. Jestem zdania, że imbiru można dawać naprawdę bardzo dużo do tego rodzaju. Ty, tam robak był, pokaż. Poczekaj, nie. Weź to gniazdo, pokaż. To nie jest robak? Nie. Uhu! Jest! Będzie piekło zaraz w mordę. Nie smakuje Piotrusiowi. Generalnie surowy imbir nie polecam. Że na przykład jakby ktoś nie miał miętówki, a musi się całować dziewczyną, to tak imbiru troszkę zjeść. Znaczy jej dać, żeby nie czuła tego, że zjadłeś wcześniej na przykład szprotki. Dwa duże, damy trzy. Dajmy cztery, na dwóch jest. Jest na dwóch. Plus trzeci Spielberg. Tak. Ty nie? Spielberg to jak usłyszał, że mięsa nie ma, to tak mówi. A to chłopcy, zjedzcie sami. Ta. Cebula, czosnek zbudujemy. Czosnek w niektórych kręgach kulturowych. Pamiętajmy, że no, oglądałeś ten? Ten, nie. Dobrze, czy mam zmiażdżyć to potem, tak? Nie, to sobie posiekamy później. Zobaczcie, słodka cebula. Dlaczego wiemy, że jest słodka? Zobaczcie, jaką ona ma barwę. I ile ona ma soku. Nie piszemy do obcych dziewczyn z własnych oficjalnych kont. A nie nagrywałem tego, jak tu rozmawialiśmy. A, okej, przepraszam. Jak wybieramy dziewczynę i na przykład pytamy się jej, słuchaj, lubisz pomidorową? Ona mówi, nie lubię. Ale ty mówisz, słuchaj, ale ja bardzo lubię. I ona wtedy mówi, słuchaj... Ty złap, jaka kostka leci, zobacz, jaka kosteczka fajna. Tutaj akurat się trochę popsuło, ale zobacz, tu, zobacz. Znaczy, temat z pomidorową był ciekawszy, nie jest taka. Zobacz. Hop. I drugie. Hop. Jem i jestem... bardzo dobra cebula. Podgrzewamy sobie oliwkę, żeby to nam dało po prostu aromat i smak. To i tak wszystko będzie zblendowane. Hitem, który chyba ciężko znaleźć w Polsce, ale jest jakiś jeden profesor ze SGGW, który hoduje mini kiwi. Mhm. Mini kiwi jest skrzyżowaniem kiwi z takim pomidorkiem koktajlowym. Nie trzeba obierać skórki. No i wrzucamy na naszą patelnię cebulę, czosnek i imbir. I tutaj za chwileczkę pokroimy sobie dynię i będziemy do tego dodawać dynię i będzie nam się to tutaj delikatnie smażyć. I do tego jeszcze pestki dyni też sobie uprażymy, żeby nam to ładnie wyglądało i przyozdobimy kolendrą. Słuchaj, on mówi, słuchaj, widziałem, zrobiłaś mi pyszną herbatę z cynamonem i z pomarańczą. Oglądaliśmy dziennik Bridget Jones na Netflixie. Było romantycznie. Zabieram cię teraz na szamę. Oj, ale jestem wege. Nie dygaj. To będzie kozacka wege szama. Nie tak ostro.
Powoli. Bardzo dobrze pachnie. Dobrze jej pachnie z ust, to bardzo dobrze. Zrobi się ją ze skórką, zrobi się ją w piekarniku. Podobno będzie chrupiąca? Będzie, znaczy nie no, będzie miękka, ale będzie miała taki aromat, jakby to powiedzieć, orzechowy. Czy ta dynia ma zmięknąć? Tak. Hopko idę. To nam się, jak widzicie, tutaj pięknie usmażyło, czyli jest to nasza nie cukinia, tylko to drugie. No i dodajemy sobie tutaj z naszego bulionu marcheweczkę, która chyba nam się ugotowała. Jedna pietruszka, tak żeby tam gdzieś na przełamanie smaku. Nie za dużo. No i co, gdzieś tu mamy nasze ziemniaczki, tak? Nie, zielone wyjmij, to zielonego nie ma. Nie? Nie. Ty, wyparowały ziemniaki. No nie jest. No i zaczynamy blendowanie naszej zupy krem. Korzystamy do tego z blendera po prostu. Można dodać zwykłego mleka, ale my jesteśmy wykwintusy i dodamy sobie mleko kokosowe. Ci chłopcy dodaliby nawet ostrą paprykę do sernika. My dodamy paprykę jalapeno. Chociaż pieprzu też chyba nigdy za mało. Troszkę, troszkę. My skorzystamy z dobrodziejstwa, jakim jest... Wie, coś tu się jara. Kolendra. Spokojnie. Jara się. Jara się. Pestek z dyni. Odrobinę tutaj my jesteśmy wykwintni. Znaleźliśmy migdały. Migdały się zarumieniły. Nie no, jak to wygląda? To wygląda jak... Jakbyśmy byli naprawdę zawodowymi kucharzami. Zieleninki. Ależ to dobrze wygląda. W postaci kolendry. Jemy. Idziemy jeść. W konsumpcji czas nastał. Na zdrowie. Gęsty krem. Mhm. Bardzo gęsty. No, fajny. Ta dynia jest fajna. Czy kolendra się tu odnajduje? Ojej, tam jest na końcu ostrość. No tak, jest. Jest. Jest słodycz dyni na pierwszym, drugim, trzecim planie. A nagle na końcu języka pojawia się ona. Papryczka jalapeno. Uj, to jest bardzo dobre. Spielberg. Musisz spróbować, naprawdę to jest dobre. Tutaj tej ostrości powiedziałeś, że czuć paprykę, ale nie zapominajmy też o innym gościu, który tutaj gra pierwsze skrzypce. Imbir. Imbir. Bardzo dobre to jest. Łatwo, szybko i smacznie. Zdrowo. To nasze motto. Plus minus, cała impreza nas kosztowała 25 zł za garnek kremu, który tak naprawdę, no sami widzicie, jest... Na 4 osoby nawet by było. Kicho, kicho, kicho. I Hinokio. Nie. Hokkaido. Hokkaido. 5,50. Ja jestem z tego bardzo zadowolony. Bardzo dobrze wyszło. Plus minus godzinkę trzeba... Może nawet troszkę ponad godzinę. Może troszkę ponad godzinkę, ale warto. Czy ja muszę potem jeść drugie danie? Nie muszę, bo jestem najedzony. Bardzo dobre. Dziękujemy. Polecamy się na przyszłość. Dzwonki, suby i tak dalej, i tak dalej. Gotujcie, bawcie się w kuchni. Jesteśmy tym, co jemy. Dziękuję. Żegnają Was dwie dynie. Pozdrawiamy Gdynię. Ahoj. Dobre. Dobre jest. Jadłem. Kiedy ostatni raz jadłem ciepłą zupę? Dawno, bo jem zawsze drugie, dlatego jestem gruby utyty. Nie było tam grama mięsa i zjadłem to ze smakiem. Sponsorem kanału Wąs i Koks jest LVBet, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. Jeśli chcesz zgarnąć bonusy od naszego sponsora, sprawdź komentarz pod filmikiem.